Dzień dobry, kochani. Święta to tuż. Zapraszamy zatem serdecznie na świąteczne spotkanie w Aloha Movie Studio. Jakiś czas temu miałam przyjemność uczestniczyć w otwarciu nowej kliniki stomatologicznej. W luźnej towarzyskiej rozmowie usłyszałam historię pewnego lekarza dentysty, Marka Furmanika. Postanowiłam znaleźć Marka, zaczęłam szukać informacji o nim. Znalazłam bardzo dobre opinie pacjentów Marka. Pierwsze były z 2010, 2011 roku. Dalej wiele, wiele lat nic. I kolejne, znów fantastyczne opinie, już aktualne, z 2020 roku. Młody, obiecujący lekarz, pełen pasji, zaangażowania, którego kariera zaczynała nabierać tempa, zniknął z branży na wiele lat. Z ogromną przyjemnością przedstawiam Państwu Marka Furmanika, lekarza dentystę. Cześć, Marku. Witam Cię, Lauro. Witam Cię serdecznie. Jak Ci minęła podróż? Wspaniale. To była bardzo przyjemna podróż. Bardzo, bardzo się cieszę, że z nami dzisiaj jesteś. Cała przyjemność po mojej stronie. Wiesz, trochę ta droga do Ciebie trwała. Oj tak, parę lat. Tak, ale wiesz, udało się. Natomiast... Perły rodzą się w bólu. Tak, perły rodzą się w bólu, dokładnie. Słuchaj, no Twoja historia, nie ukrywam, poruszyła mnie ogromnie, dlatego miałam taką silną potrzebę, żeby podzielić się Twoją historią z naszymi kolegami, koleżankami z branży. I chciałabym, żebyś opowiedział nam, wiesz, w kilku zdaniach, o ile to możliwe, jak to się stało, że ty, taki właśnie młody, prężny, doskonale zapowiadający się lekarz, zniknąłeś z życia na wiele lat. Co się takiego wydarzyło, Marku? W kilku żołnierskich słowach. No tak się nie da. Postaram się. Kochałem sport. Znaczy, rzeczywiście doskonale odnajdywałem się w mojej stomatologii ukochanej. To jest mój zawód, to jest moje przeznaczenie. Szło mi świetnie. Pracowałem od poniedziałku do piątku w Instytucie Stomatologii, od rana do nocy. Kochałem sport, więc i rano przed pracą, i wieczorem po pracy albo pływałem na basenie, albo jeździłem na rowerze. I relaks po prostu. Jak najbardziej. I któregoś pięknego wieczora w sierpniu zajechałem aż do centrum Łodzi, do Parku Poniatowskiego. I chcąc skrócić sobie drogę ku przestrodze, skróty nie są dobre. Coś podkusiło mnie, żeby zjechać w taką naturalną nieckę w tym parku, gdzie akurat widziałem zjazd i widziałem wyjazd z tej niecki, a korony drzew tak skrzętnie ukrywały to, co tam się kryło. A mianowicie park rowerowy taki do BMX-u. Pump track taki, tak? Tak, do skakania na takich właśnie BMX-ach, takie górki. Jak na złość miesiąc wcześniej wylane betonem. I chcąc skrócić sobie drogę, ponieważ już byłem dość zmęczony po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów, chciałem skrócić sobie drogę powrotną do domu i zjechałem z takiej bardzo stromej górki. Okazało się, że no ja pamiętam to jako zjazd w piasek, kiedy próbowałem przytrzymać sobie kierownicę od roweru, żeby trzymać kierunek. Okazało się, że w tym momencie wyskoczyłem z pierwszych tych betonowych górek, przeleciałem nad kolejnymi i z prędkości około 40 km na godzinę przyłożyłem głową w beton. Nie miałem kasku oczywiście. To znaczy, gdybym miał, od razu uprzedzę pytanie, prawdopodobnie wyłamałbym sobie kręgosłup tutaj w odcinku szyjnym. No i cóż, ocknąłem się, kiedy leżałem już na trawie. Widziałem już wtedy tylko na jedno oko. Dwóch chłopców podbiegło do mnie, mówiąc: proszę pana, niech się pan nie rusza, już wzywamy karetkę. Ja wtedy do nich odpowiedziałem: ale przecież nic się nie stało, ja tylko spadłem z roweru. Byłeś przytomny jeszcze, tak? Tak. I adrenalina działała. I po chwili wypaliła mi się wizja w drugim oku. Tak jakbyśmy podpalili kartkę z czterech stron i ta kartka cała spłonie, to tak pamiętam, jak wypaliła mi się wizja w drugim oku. I czyli straciłeś wzrok w obydwu oczach. Tak, zostałem zupełnie niewidomy. Słuchaj, co dalej? Karetka, pogotowie, tak? Tak, ku memu wielkiemu zdziwieniu karetka przyjechała bardzo szybko. Już nie pamiętam... Co było dalej? Nie, bo straciłem przytomność. Jak wszedłem do karetki, słyszałem tylko, że tam został włożony gdzieś tam obok mnie, usadowiony mój rower. I straciłem przytomność. Ocknąłem się dopiero po jakichś dwóch, trzech dniach, już po operacji. W międzyczasie odwiedziłem kilka szpitali w Łodzi.
Z tego miejsca chciałbym też bardzo podziękować pani doktor Monice Domareckiej, dyrektorce Centrum i Instytutu Stomatologii w Łodzi, która od mojej mamy dowiedziała się o moim wypadku i zawezwała, jeżeli mogę się tak wyrazić, lekarzy, chirurga szczękowo-twarzowego profesora Arkuszewskiego oraz doktora Papieża, którzy razem ze swoim zespołem operowali mnie przez całą noc, próbując odratować mój wzrok, chociaż nie dawali mi żadnych szans, no bo obydwa nerwy wzrokowe były zgilotynowane przez tylne ściany oczodołów. Także... Czyli tak naprawdę szansa na to, że będziesz widział. Moje badania obiegły cały świat praktycznie. No, jako lekarz i moja rodzina bardzo była wtedy zaangażowana. Wysłała mój tomograf praktycznie po całym świecie, od Stanów Zjednoczonych po Chiny. Żaden neurochirurg ani chirurg szczękowo-twarzowy nie dawał mi szans na wzrok. Przecięcie nerwów wzrokowych przed i za skrzyżowaniem jest jakby takim wyrokiem na ślepotę już do końca życia. Słuchaj, czy ty wiedziałaś o tym? Nie. Nie wiedziałaś o tym? To wielka zasługa mojej kochanej mamy. Ona uznała, żeby mnie okłamać, no bo przecież i tak nie przeczyta tych wyników badań ani wypisu ze szpitala i moja mama uznała, żeby nie mówić mi prawdy. Żeby odsunąć to w czasie, tak? Tak, ona wierzyła, że odzyskam wzrok. Wtedy też poznałem takiego mojego ojca duchowego, księdza Piotra Smugorzewskiego, który jako jedyny powiedział, że Bóg nie zabierze mi wzroku. I ty się tego trzymałeś. Tak, ja głęboko wierzyłem, że za chwilę odzyskam ten wzrok. I przez kilka ładnych tygodni po omacku przemieszczałem się po szpitalu, później wróciłem do domu, w którym mieszkałem 25 lat, tam nie mogłem nawet te parę metrów trafić do własnej toalety. Tak, zdecydowanie ciężka sytuacja, wiesz. Nie do pojęcia, proszę sobie tego nie próbować wyobrazić. To jest taka ciemność, brak zupełnego poczucia światła. W każdym razie moja mama, udało jej się przekonać lekarzy w szpitalu, udało jej się przekonać wszystkich moich przyjaciół, bliskich i dalszych, aby nie przyznawali mi się, że no Marek niestety nie będzie już widział. Czyli skuteczna mama. Bardzo, najwspanialsza. Po kilku tygodniach, oczywiście, jak możemy się domyślać, pierwszą osobą, którą ujrzałem, była moja mama. Nagle Słuchaj, na jedno oko odzyskałem wzrok. Poczekaj, jak to możliwe? Jak to? Przecież obydwa nerwy były przecięte. Lekarze tak? nie wiedzą. Jestem nazywany cudem medycznym. Profesor Arkuszewski mnie tak nazwał. Opowiedz o tym koniecznie. Jak to się wydarzyło? Kiedy? Pojechałem na wizytę kontrolną do niego, do gabinetu, razem z moimi rodzicami, którzy stali za moimi plecami na fotelu stomatologicznym, gdzie ja siedziałem. Czekałem na profesora. No i podszedł profesor. To jest bardzo charakterystyczna, charyzmatyczna osoba. Wspaniały lekarz zresztą. Miałem u niego pracować de facto. Proponował mi pracę jeszcze przed wypadkiem. I podszedł pan profesor, mówi: dzień dobry panie profesorze. A on mówi: po czym pan mnie poznał? Ja mówię: no widzę pana. I moi rodzice powiedzieli coś, co mi bardzo utkwiło w pamięci. Szczęka mu opadła. On mówi: jak mnie pan widzi? Ja mówię: no jak mnie pan rozpoznał? Ja mówię: no widzę pana. I on mnie nazwał cudem medycznym, bo mimo że już minęło 10 lat, to z medycznego punktu widzenia nie powinieneś widzieć. Nie ma lekarstwa na przecięte nerwy wzrokowe, bo to są wypustki mózgu. To nie są nerwy obwodowe, które można połączyć i jakoś tam zregenerować, tylko nie wiadomo dlaczego widzę. Słuchaj, ale jakoś jest to wytłumaczone, czy nie? Nie. Co tam się mogło zadzieć w środku? Nic. Nie ma pojęcia. Nic nie wiadomo. Doktor Papież, który jest neurochirurgiem, no, to są lekarze, którzy pracowali, przepraszam za medyczną tutaj taką otwartość, na moim mózgu. Miałem rozciętą całą tutaj skórę, ściągniętą skórę z twarzy i reponowaną całą czaszkę. I no, oni widzieli, że te nerwy są przecięte, że tutaj nie ma lekarstwa na to. Więc fakt, że widzę, jest dla nich fenomenem tak. medycznym. Tak. Po dziś dzień. Marku, no ale cała ta sytuacja spowodowała, że no, nie mogłeś wrócić do zawodu, tak? Niestety nie. Tak, niestety tak. Mojego ukochanego zawodu. Twojego ukochanego. Bardzo. No wiesz, no ale jakby też byłeś dosyć bardzo ograniczony w takich podstawowych, życiowych funkcjach, prawda? Nie potrafiłem nawet nalać wody do szklanki. Ponieważ kiedy widzi się na jedno oko, to nie ma się widzenia stereoskopowego. Bo drugie oko masz zupełnie wyłączone. Zupełnie tak? jest ślepe. Mhm. Czego te lekarze też nie rozumieją, ponieważ ono podąża za drugim okiem, źrenica również reaguje, więc jest to znów jeden wielki znak zapytania dla medycyny.
Kiedy wchodziłem, przechodziłem przez drzwi, uderzałem prawym barkiem w futrynę, ponieważ no, mózg nie potrafił się odnaleźć. Tak było przez pierwsze lata. Oczywiście nie prowadziłem samochodu, nie byłem w stanie wykonać bardzo wielu rzeczy samemu. Słuchaj. Ale mózg bardzo dużo sobie skompensował. Właśnie. Słuchaj, i jak się potoczyły twoje ścieżki? Co się działo w tym czasie, kiedy nie było cię w stomatologii? Jak sobie radziłeś z życiem? Odnalazłem się w branży fashion. Moja mama przygarnęła mnie do firmy swojej odzieżowej. Produkowaliśmy damską odzież jeansową, damskie spodnie. Czyli absolutne przebranżowienie. 180 stopni. Słuchaj, no to można by powiedzieć, że wszystko potoczyło się inaczej, ale nie tak źle, jakby mogło być, prawda, w twojej sytuacji. Owszem, ale ciągle mi czegoś brakowało. Ciągle ci brakowało czegoś. I dopiero później moja przyjaciółka Amanda Majsterek, zresztą wielokrotna mistrzyni Polski w golfie, PZG Masters. Pozdrawiamy Amandę. Serdecznie. Ona dostrzegła, że bardzo ciągnie mnie do tej stomatologii. Kiedy tylko mogłem, to konsultowałem znajomych czy takie osoby, którekolwiek gdzieś tam usłyszały, że jestem dentystą z wykształcenia i miały jakieś pytania, to bardzo pchało, bo lgnąłem do tych ludzi, pragnąłem im pomóc. I Amanda zauważyła, że radzę sobie na tyle dobrze, żeby nie powiedzieć doskonale, z tym jednym okiem, że mógłbym wrócić do tej stomatologii, skoro tak bardzo ją kocham. No i co, podjąłeś rękawicę? Tak. Zdecydowałem się napisać do Izby Lekarskiej w Łodzi i ona, ku memu wielkiemu, miłemu zaskoczeniu, wydała decyzję pozytywną, aby przyjąć mnie na przeszkolenie do Instytutu Stomatologii w Łodzi. Czyli jakby tak z urzędu nie mogłeś wrócić do wykonywania nie, zawodu, ponieważ tylko jeżeli musisz przejść szkolenie, przeszkolenie. Tak, ponieważ nie byłem aktywny w zawodzie ponad 5 lat, więc musiałem odbyć jakby staż. Coś takiego. I słuchaj, i na jakim etapie tego stażu jesteś? Na końcówce. Na Ostatnia końcówce prosta. Już, Marek, słuchaj, no to genialnie. I powiedz, jak, wiesz, no bo to jest też dosyć ciekawe, jak sobie radzisz, tak? Sam byłem ciekaw, Ile czasu trwał? 8 miesięcy, 32 tygodnie Izba Lekarska wyznaczyła mi przeszkolenie, z czego jestem, bardzo się cieszyłem, bo ja sam chciałem się przekonać, czy będę w stanie. To nie tak, że ślepo, nomen omen, parłem w tym kierunku, tylko chciałem... No to swoisty test taki. Tak, dla mnie samego, czy będę w stanie. I dobrze się złożyło, że zacząłem od stomatologii zachowawczej, czyli tak pospolicie mówiąc, łatania plomb, zakładania tych dziurek, żeby się przekonać, czy będę w stanie, czy, no, wyrażę się tak może bardzo kolokwialnie, nie poszerzę pacjentom uśmiechu tym wiertłem. Ale dzięki Bogu okazało się, że nie, że mój mózg bardzo dużo sobie skompensował, że mimo, że widzę na jedno oko, to jestem w stanie pracować na tym centymetrze kwadratowym i nie wyrządzić pacjentowi krzywdy. No to jest ogromny sukces, tak? Dla mnie samego, olbrzymi. Tak. I to też dostrzegli lekarze w Instytucie Stomatologii, którym jestem szalenie wdzięczny. No właśnie, bo ty staż odbywasz w Instytucie Stomatologii w Łodzi. Tak. Tam, gdzie właśnie kończyłem. Ale tam też pracowałeś wcześniej, zgadza prawda? Zgadza się. Czyli wróciłeś jakby do punktu korzeni. Wyjścia, do korzeni wróciłeś. Słuchaj, no to można powiedzieć, że czujesz się tam troszkę pewnie jak u siebie. To jest moja druga rodzina. To są tak wspaniali ludzie. Od samego wejścia do instytutu byłem tak ciepło przywitany. Tam od pani Krysi, która jest odpowiedzialna za porządek w tym instytucie, przez pana Stefana, który dba o bezpieczeństwo, przez szereg lekarzy i asystentów, asystentek, którzy są mi szalenie przychylni, aż po oczywiście, tak jak wspomniałem, panią dyrektor Domarecką, która zgodziła się przyjąć mnie na to przeszkolenie. To jest moja druga rodzina, tak postrzegam tych ludzi. Otoczyli mnie takim ciepłem, że przychodzę tam zawsze i wychodzę z pracy, mimo że jestem cały dzień od rana, od 8 do 8. Tam w instytucie, to wychodzę z wielkim uśmiechem na twarzy. Wiesz, no i to wiesz, w moim życiu zawodowym to dzieją się teraz kroki milowe, tak? Oj, tak. No, wiesz, po tylu latach wróciłeś do zawodu wymarzonego, ukochanego. Zgadza się. Dostałeś zgodę na to, tak? No, myślę, że czy ty jakieś egzaminy na końcu będziesz musiał zdać? Jak to Dzięki wygląda? Bogu, nie. Nie, już nie trzeba. No dobrze, bo to wiesz, zawsze jest też Ale taki stres. Przyznam się, że wyjątkowo bardzo dużo pamiętam. Znaczy, nawet na studiach
nie czułem takiej chęci tego pociągu do książek, jak teraz czuję. Zaglądam z wielką przyjemnością i dokształcam się. Na szczęście nie muszę zdawać tego egzaminu na koniec. Zdałem go te 10 lat temu, 15 de facto, z bardzo dobrym wynikiem. I szczęśliwie wszystko pamiętam. I mam teraz akurat tą możliwość obserwowania moich nauczycieli jeszcze z lat studiów i obecnie. Wspaniałych lekarzy. Tutaj muszę wspomnieć też, jeżeli mogę. Zdecydowanie tak, tak, tak. Doktor Rafał Stefaniak, to jest mój kolega z roku. Wspaniały protetyk, który przyjął mnie pod swoje skrzydła i naucza mnie i pokazuje mi, co przez te 10 lat się zadziało w stomatologii. A zadziało się dużo, dużo. Owszem. Również doktor Rafał Szymański, wspaniały lekarz protetyk, który też bardzo mi pomaga. Muszę także wspomnieć, bardzo chcę wspomnieć o doktor Bożenie Turskiej. Ona jest opiekunką mojego przeszkolenia. Osoba szalenie empatyczna. Słuchaj, no jak ona to? Jak cię odbiera? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jest zachwycona, kiedy widzi, jak ja wzrastam. Jestem jej dozgonnie wdzięczny za pomoc. Co, a te pierwsze kroki trudne było dla ciebie? Bardzo się bałem na początku. Bałeś się. Na początku nawet pierwszego pacjenta, kiedy robiłem tylko badanie, miałem w dłoniach lusterko i zgłębnik, no więc nie mogłem za dużo krzywdy wyrządzić. Byłem cały zlany potem. No wierz tak, mi proszę, tak. Że to mnie... Wierzę. Podobnie jak byłem na pierwszych zabiegach z chirurgii somatologicznej u pani profesor Anny Janas-Naza. Przewspaniałej osoby, której również bardzo wiele... To już są bardziej skomplikowane zabiegi. Oj, szalenie. Tutaj to jest już... Wyższa szkoła jazdy. Oj, najwyższa nawet takiej stomatologii i chirurgii. To pamiętam, że po pierwszym dniu mój lekarski fartuch był cały mokry. Byłem po prostu cały przepocony. To, co tam zobaczyłem, dzisiaj, bo jestem od tamtego czasu, staram się być co tydzień, dwa razy w tygodniu na tych zabiegach z panią profesor. Bardzo jej jestem szalenie wdzięczny za to, że ona zaszczepiła we mnie tą taką pasję do chirurgii. Teraz już się obyłem, teraz już jestem opierzony, ale na początku było bardzo ciężko. Ale teraz już jest cudownie i tak naprawdę jesteś już o krok dosłownie od swojej osobistej drogi, którą od nowa rozpoczniesz, tak? Tego zwycięstwa. Tego zwycięstwa. Słuchaj, no to jest niebywała historia. Muszę ci powiedzieć, że tak jak już wspomniałam, odrobinę języka zasięgnęłam na twój temat i tutaj chciałabym powiedzieć, że usłyszałam też oprócz samych takich bardzo pochlebnych opinii na twój temat. Dziękuję. Że jest jedno urządzenie, które tak naprawdę bardzo pomogłoby ci w pracy, w związku z jednak twoją taką, wiesz, dysfunkcją, tak, wzroku. No i tak jak wiesz, świat jest ułożony w pewien konkretny, chronologiczny sposób, tak? Ja też trafiłam na osoby, które w takiej zwykłej koleżeńskiej rozmowie postanowiły, że to urządzenie, które tak bardzo jest ci potrzebne, ci podarują. I tą osobą dokładnie jest Grzegorz Kolbarczyk z firmy Arkona. I tutaj przy sobie trzymam właśnie lupy stomatologiczne, które Marku dla ciebie od niego przyniosłam. Przepraszam. Słuchaj, no mam nadzieję, że wiesz, że teraz ta praca będzie dla ciebie dużo, dużo łatwiejsza. Przepraszam, ale... To łzy radości. Tak, jak najbardziej. To nie potrafię... Mów proszę, bo ja muszę się pozbierać. Słuchaj, no mamy nadzieję, że te lupy spowodują, że ta droga dla ciebie, droga zawodowa, będzie po prostu już teraz gładka, prosta, przyjemna. To jest dokładnie to, czego mi bardzo brakowało, bo pracując przy pacjencie, to zresztą dużo bardzo lekarzy mówiło o tym, żebym nie nadwyrężał wzroku. Ja wcześniej pracowałem pod mikroskopem, to taki trochę śmiech losu, że przed wypadkiem pracowałem jako lekarz endodonta pod mikroskopem. Ta najbardziej taka specjalistyczna dziedzina stomatologii.
Teraz dalej mógłbym, tylko że no to moje jedno oko byłoby bardzo nadwyrężone, a z kolei drugie muszę chronić, jak tak, Karol Bielecki, zresztą mój kolega, który no niestety też stracił wzrok w wyniku urazu w trakcie grania. I on mi też powiedział o tym, żebym chronił oczy, ale nie ukrywam, że nie było mnie... To nie są tanie rzeczy, że się tak wyrażę. Jestem panu Grzegorzowi, prezesowi firmy Arkona, jestem szalenie wdzięczny za ten gest. Grzegorz, my też bardzo ci dziękujemy, bo sam widzisz, emocje są ogromne. Dziękujemy ci jeszcze raz za ten cudowny prezent dla Marka. Szalenie jestem wdzięczny panu Grzegorzowi i nie potrafię teraz powiedzieć nic więcej, to po prostu mnie przepełnia. Myślę, że to wystarczy. Będziemy teraz obserwować etapy twojego kolejnego, wiesz, kolejnych sukcesów w życiu zawodowym, bo mam nadzieję, że teraz, wiesz, po tym stażu to już będzie tylko lepiej. Ale powiedz mi, chcesz zostać w instytucie? Bardzo bym chciał. Chciałbyś zostać Pragnę w instytucie? Pragnę zostać. Pani profesor Janas, wcześniej wspominana, ona mnie zaraziła. Zawsze lubiłem chirurgię. Nigdy nie była ona moją pasją, ale od czasu, kiedy zobaczyłem, jak pracuje pani profesor, zaszczepiła we mnie, chyba nieświadomie nawet, tą pasję do tej chirurgii. Chcę jej za to szalenie podziękować. To jest lekarz niebywałego kalibru. I mówię to jako też lekarz. Kiedy mam przyjemność współpracować z nią, asystować jej i obserwować, jak ona pracuje, jestem bardzo Bogu wdzięczny za to, że mogę z nią pracować i bardzo bym chciał zostać w instytucie wśród tej mojej rodziny, wśród tych wszystkich tak życzliwych mi ludzi. Tu, gdzie czujesz się bezpiecznie i dobrze, bardzo. Tak? No z drugiej strony, wiesz, przy takich osobistościach, z którymi pracujesz, no to ja też bym się nie ruszała. Wiesz, no myślę, że po prostu samo dobro, tak? Dokładnie tak. I dokładnie zawodowo, tak. I tak jak mówisz, osobiście tak też osobiście. Czujesz się tam bardzo dobrze. Owszem. Słuchaj, no dobrze, no a powiedz mi jeszcze w takim razie, czyli chirurgia, tak? Chirurgia. A powiedz mi, jak ty odbierasz, wiesz, z perspektywy tylu lat jakby no, nie uczestniczenia w życiu jako stomatolog, w życiu takim, wiesz, zawodowym, jak oceniasz to, co się zmieniło, tak? Jak ci się wydaje? Czy to jest taki, czy to są jakby małe kroki, duże kroki, czy jesteśmy bardzo do przodu, ciężko ci było nadgonić ten trudno będzie stracony czas, tak? No bo konieczne to było. To jest doskonałe pytanie. Nie chcę zabrzmieć pysznie, aczkolwiek oczywiście że materiały i może techniki troszkę no, ruszyły do przodu, chociażby lupy stomatologiczne, tego nie było kiedyś, kiedy ja pracowałem w zawodzie. Znaczy były, ale to dopiero raczkowało. Jednak jedno, co się nie zmieniło, to podejście do pacjenta, że trzeba być empatycznym. Pacjenci tego, bardzo tego boją ci, się dentysty. Tego ci nie brakuje. Akurat wyjątkowo, paradoksalnie, straciłem może pełną wizję, ale bardzo dużo zyskałem empatii. I jeszcze lepiej odczytuję ludzkie emocje i to, że ludzie się boją po prostu dentysty i ten pierwszy kontakt z lekarzem jest dla nich kluczowy. Przede wszystkim muszą czuć taką zaufanie, tak, prawda, tak, do lekarza. I człowieka odnaleźć. Nie można traktować pacjenta jako taki przedmiot, że tutaj komuś trzeba coś zrobić, tylko temu pacjentowi, tej pani, temu panu. Materiałoznawstwo może troszkę się pozmieniało. Już tak się nie stosuje tlenku cynku z eugenolem, jak to było za moich lat, którego zapach tak uwielbiałem. To, tak mówię troszkę pół żartem, pół serio. Niemniej jednak... Idea zostaje ta sama, po prostu trzeba pomóc człowiekowi i to jest to, co ja kocham w tym zawodzie. Naprawdę, tak ze szczerego serca. Mógłbym nawet konsultować tylko pacjentów, nie musiałbym ich leczyć. Po prostu być takim lekarzem pierwszego tego stomatologicznego kontaktu, po to tylko, żeby móc po prostu ich poprowadzić i podtrzymać za rękę, żeby się czuli tak bezpiecznie. No, Marku, powiem ci, że trafić do ciebie jako dentysta to chyba musi być naprawdę duża przyjemność. Serce. No wiesz, kawałek do Łodzi mam, ale może się wybiorę do Instytutu Stomatologii. Beretem. Zapraszam serdecznie, tam obok mnie ja jestem tylko takim, no może nie tępym narzędziem, ale podług tych wszystkich wspaniałych lekarzy, którzy tam pracują, naprawdę warto.
Naprawdę bardzo warto. A to wszystko jest, muszę o tym powiedzieć, zasługą mojej najkochańszej mamy. No właśnie chciałam wspomnieć, słuchaj, co twoja rodzina na to wszystko, tak? Czy nie uważali, słuchaj, że to jest jakiś twój wybryk, że żebyś lepiej został w tej branży, wiesz, odzieżowej, nie. rodzinnej i po prostu, wiesz, nie ruszał się i był bezpieczny? W tej branży rozwijałem się świetnie. Mhm. Niemniej jednak... bez przerwy, kiedy tylko mogłem, właśnie dążyłem w stronę tej stomatologii. Jakieś konsultacje, rozmowy, jakiegoś konsylium. Obdzwaniałem moich kolegów, pytając o jakieś przypadki tutaj znajomych kolegów, którzy mają problem. Wszystko jest zasługą mojej kochanej mamy. Czyli mama nie byłbym tutaj, swoim gdzie jestem, gdyby nie ona. Spiritus movens. Mama jest spiritus movens. Moja tak. najkochańsza mama, przyjaciółka, współpracowniczka, bo razem prowadziliśmy też firmę. Wszystko jej zawdzięczam. Słuchaj, bardzo chcę jej podziękować z tego miejsca. Słuchaj, my tutaj też się przechylamy do tych podziękowań dla mamy, bo myślę, że taki dobry duch w rodzinie to jest coś, co zawsze dodaje skrzydeł. Owszem, mój anioł. Marku, słuchaj, dziękuję ci bardzo za spotkanie. To ja dziękuję. Myślę, że, drodzy państwo, życie pisze czasem bardzo trudne scenariusze, ale pokazuje też, że wszystko jest możliwe. Marku, trzymamy mocno kciuki za twój powrót do życia zawodowego i za to, żebyś się w nim spełniał, po prostu spełniał i żebyś był na swoim miejscu tam, gdzie najlepiej się czujesz. Bardzo ci dziękuję, Laura. Dziękuję również za cudowne spotkanie i wesołych świąt ci życzę. I wzajemnie wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.